Jest świeżo po Miss Universe. To odniosłaś ogromny sukces. Jak oceniasz Izabelę? No Iza, ja trzymam za nią mocno kciuki, chociaż przyznaję się, że wczoraj nie oglądałam. Muszę obejrzeć tę transmisję, bo wiem, że była transmitowana pierwszej w nocy w niedzielę, to wczoraj, tak. Trzymałam sobie Izę kciuki, pisałyśmy czasami na Instagramie. Wiem, że była zapracowana, no, miała dużą konkurencję. Tam jest 90 dziewczyn z 90 krajów i to wygląda naprawdę. Tam jest... No, nie jest łatwo. Trzymałam za nią kciuki. Chyba się nie udało wejść do finałowej trzynastki. No tak, no właśnie, była typowana na siódme nawet miejsce, a niestety nawet do tej trzynastki nie trafiła. Myślisz, że dlaczego? Jak tak? Czemu tak się dzieje? Znaczy to jest tak, że na pewno każdy z naszych krajów jest na świeczniku. Oni też badają wszystko, co się dzieje, jakby też osobowość, to, co się dzieje w kraju, to jaką dziewczynę wysłali, jaką ma osobowość. No miała tam dużą konkurencję. Akurat tam nie byłam, więc ciężko mi powiedzieć, które dziewczyny były fajne, co, jak to wyglądało. U mnie to na przykład cudowno miałam osobę Wenezuelkę, Irenę, z którą się zaprzyjaźniłam i ona tam doszła do finałowej piątki. Za nią oczywiście bardzo trzymałam kciuki. Jest to nieprzewidywalny konkurs. Wygrała Francuska, z tego co widziałam, tak, wygrała Francuska, czyli Europa, bardzo się cieszę. A to też było ogromne zaskoczenie, ja typowałam Kolumbijkę, oprócz naszej oczywiście Izy. To jednak my na arenie międzynarodowej mamy też, no nie że kłopot, problem, ale jesteśmy trochę niezauważalni, więc mam nadzieję, że to się zmieni z każdym rokiem. Będziemy jednak coraz bardziej tam błyszczały na tej scenie Miss Universe.